Nazywam się Eustachy Rylski, jestem prozaikiem, dramaturgiem, scenarzystą telewizyjnym, a nawet udało mi się napisać taki tomik z esejami, chociaż nie uważam się za eseistę, bo to byłoby z mojej strony nadużycie. Niestety mam 70 lat. Mówię niestety, ponieważ jest to szalenie deprymujące, w każdym razie dla mnie deprymujące, ponieważ jednym z moich motywów, moich prób literackich czy mojej twórczości jest przemijanie, które uważam za wyjątkowo przejmujące i coś, na co nie powinniśmy się zgadzać, ale tutaj nie dano nam żadnego wyboru. Natomiast takim motywem głównym, a właściwie treścią mojej twórczości jest taka triada. To jest niewiara w sens istnienia, absolutna, sceptycyzm ogólny, a jednocześnie zachwyt nad pięknem świata. I to, co mnie różni od nihilistów, a nihilizm w mojej twórczości mi dosyć często zarzucano, to, że ja dostrzegam niebywałe piękno świata. I nawet jeżeli ono jest trochę bezużyteczne, to lepiej, że jest, niż gdyby go miało nie być. I to nie jest z mojej strony jakaś kreacja artystyczna, czy jakaś poza literacka. Ja tak rzeczywiście odbieram świat. Pisanie mnie i nudzi, i męczy. I im bardziej się starzeję, tym bardziej to mi doskwiera. I oczywiście wtedy następuje pytanie, to po co się pisze, prawda? Jeżeli ktoś mówi, że pisze po to, żeby utrzymać swoją rodzinę, bo nie mam żadnego innego zawodu i nic nie dostarcza mi żadnych pieniędzy, no to oczywiście to jest poza jakąkolwiek dyskusją. W moim przypadku tak nie jest. Ja się nie utrzymuję z literatury. W związku z tym na pytanie, po co piszę, kombinuję jak koń pod górę. I bardzo często udzielam różnych, a czasami sprzecznych odpowiedzi na ten temat. Ale jeżeli miałbym się jakoś zbliżyć do prawdy w tej odpowiedzi na pytanie, dlaczego piszę, to mógłbym powiedzieć, że z wielu rzeczy, które w życiu robiłem i które nadal robię, pisanie wychodzi mi chyba najlepiej.